Miecz świętego Michała Archanioła, część pierwsza. Drodzy czciciele świętego Michała Archanioła i aniołów, w naszych czasach, kiedy swój renesans przeżywa droga świętego Jakuba, Camino de Santiago, niewiele osób ma świadomość, że w średniowieczu jednym z najbardziej uczęszczanych szlaków pielgrzymkowych była pielgrzymka śladami sanktuarium świętego Michała Archanioła. Pątnicy pokonywali wówczas 2000 kilometrów, odwiedzając sanktuaria znajdujące się na terenie dzisiejszej Francji i Włoch. Pielgrzymkę swą rozpoczynali w Mont-Saint-Michel na wybrzeżu Normandii. W połowie drogi nawiedzali sanktuarium Sacra di San Michele na północy Italii, by ostatecznie dotrzeć do najbardziej znanego miejsca objawień Archanioła we włoskim Gargano. Z czasem zauważono, że linia świętego Michała Archanioła, miecz, może zostać wydłużona o kolejne dwa sanktuaria: St. Michael's Mount w Anglii oraz klasztor Archanioła Michała Panormitis na należącej do Grecji wyspie Symi. Do wymienionych pięciu miejsc kultu dołączono później jeszcze dwa średniowieczne klasztory: Scaling Michael's w Irlandii oraz Stella Maris w Izraelu. Ten ostatni jako jedyny nie ma w nazwie imienia świętego Michała. W ten sposób połączone sanktuaria poświęcone świętemu Michałowi Archaniołowi utworzyły linię niemal idealnie prostą, sięgającą od Irlandii aż do Izraela. Dla wielu niezwykłym pozostaje fakt, iż trzy najważniejsze historycznie sanktuaria, Mont-Saint-Michel, Sacra di San Michele oraz Monte San Angelo, pozostają niemal w takiej samej odległości do siebie, a w dniu przesilenia letniego, to jest w dniu 20 na 21 czerwca, linia ta idealnie wyrównuje się z zachodzącym słońcem. Czy jest to tylko zbieg okoliczności? Ta tajemnicza linia świętego Michała Archanioła, według legendy, odzwierciedla uderzenie miecza, którym zadał on cios diabłu, by strącić go do piekieł. Stało się to potem, jak odbyli oni apokaliptyczną walkę w niebiosach. Ten znak, pozostawiony na kontynencie europejskim, ma być napomnieniem od samego świętego Archanioła, który przypomina, że prawa boskie powinny być zawsze szanowane, a chrześcijanie mają niezmiennie kontynuować życie w wierności Bożym prawom. Pan z wami, niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen.